O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W Przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w Przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. W tej sprawie policjanci z podlaskiego Archiwum X zgromadzili liczne dowody, opracowali mnóstwo analiz i sięgnęli po najnowocześniejsze metody badawcze. Wytypowali też sprawców zabójstwa. Brak tylko ciała ofiary. Jaki finał znajdzie tajemnicze zniknięcie bezdomnego mężczyzny, do którego doszło w Suwałkach 10 lat temu? W marcu tego roku prokuratura okręgowa w Suwałkach podjęła śledztwo w sprawie zabójstwa 60-letniego mężczyzny, do jakiego doszło w kwietniu 2011 roku. Wówczas to zaginął 60-letni pensjonariusz jednej z noclegowni w Suwałkach. Sprawę wkrótce umorzono. Nie udało się nawet ustalić, co stało się z zaginionym. Pomimo umorzenia śledztwo dalej pozostawało w zainteresowaniu organów ścigania. I z tego powodu prokurator przekazał akta sprawy do funkcjonariuszy Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzięki ich działaniom przy wykorzystaniu najnowszych metod badawczych ustalono, że najprawdopodobniej zaginiony mężczyzna został zabity, a jego ciało ukryte. Specjaliści z podlaskiego Archiwum X na tym nie poprzestali. Funkcjonariusze z Archiwum X ustalili również dwie osoby podejrzane, dwóch mężczyzn, jeden w wieku 43 lat mieszkaniec Suwałk i w wieku 32 lat mieszkaniec powiatu łomżyńskiego. Pod koniec marca tego roku mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Suwałkach. Prokurator przedstawił obu mężczyznom zarzut zabójstwa oraz ukrycia i zbezczeszczenia ciała pokrzywdzonego. Wszystko wskazuje na to, że zgromadzony materiał dowodowy jest mocny, ponieważ sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o osadzeniu obu podejrzanych w areszcie tymczasowym. Przebywają w nim do dzisiaj. Jedyne, czego brakuje, to ciała ofiary. Obecnie na polecenie prokuratora trwa przeszukiwanie terenu przy ulicy Sportowej w Suwałkach w celu odnalezienia ciała pokrzywdzonego i innych dowodów w sprawie. Po podjęciu śledztwa pod nadzorem prokuratora wykonano szereg czynności procesowych, które wskazały właśnie ten teren jako miejsce, gdzie można poszukiwać dowodów tej zbrodni. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, miejsce ukrycia ciała zostało wskazane przez zatrzymanych mężczyzn. Pozwala to sądzić, że przyznali się oni do zarzucanych im czynów. Ustaliliśmy, że 10 lat temu, prawdopodobnie po opuszczeniu położonej w pobliżu Izby Wytrzeźwień, dwaj podejrzani wraz ze swą przyszłą ofiarą udali się na pobliską skarpę. To tam mogło dojść do zabójstwa, po którym ciało 60-latka znacznie młodsi mężczyźni bez trudu zakopali na kompletnie pustym terenie, skutecznie maskując wszelkie ślady zbrodni. Ale pytany zarówno o te, jak i o inne szczegóły śledztwa rzecznik prokuratury odpowiada wciąż jedno. Na tym etapie śledztwa nie chcemy ujawniać, w jaki sposób podejrzani ustosunkowali się do zarzutów, jakie wyjaśnienia złożyli. Śledztwo trwa, chcemy jak najszybciej ustalić wszystkie okoliczności i skierować akt oskarżenia do sądu. Teraz na jednej z działek położonych przy ulicy Sportowej w Suwałkach rozpoczął pracę ciężki sprzęt. Znalezienie szczątków ofiary nie jest prostym zadaniem. Niedawno ten teren bezpośrednio sąsiadował z placem budowy nowego osiedla mieszkaniowego. Pamiętać również należy, że od zabójstwa i ukrycia ciała upłynęło 10 lat. Czy przekopywana skarpa porośnięta dzisiaj trawą i łanem czerwonych maków kryje szczątki ofiary zbrodni sprzed dekady? Tego zapewne dowiemy się niebawem, ale jak nam powiedział rzecznik suwalskiej prokuratury okręgowej,
Wiele wskazuje na to, że niezależnie od wyniku prowadzonych tu poszukiwań, sprawiedliwość dosięgnie sprawców. Znalezienie ciała pokrzywdzonego nie jest warunkiem koniecznym do postawienia tych mężczyzn przed sądem. Ważny jest całokształt materiału dowodowego.